Pani profesor, opublikowali Państwo ciekawe wyniki badań na temat opieki nad chorymi na niewydolność serca w czasie pandemii w Polsce. W jak świetle tych badań wygląda sytuacja chorych na niewydolność serca w dobie pandemii? Czy pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia? Kiedy wskazaniem jest teleporada, a kiedy powinna być przeprowadzana konsultacja osobista w gabinecie lekarskim? Właśnie te aspekty i te problemy, o których mówimy dzisiaj, to znaczy te trudności w kontakcie z lekarzem, to, że chorzy się nie zgłaszają do szpitala, do placówek medycznych, spowodowały, że doszliśmy do wniosku, iż przeprowadzimy taką ankietę w warunkach polskich wśród ośrodków anonimową, w której będą zadane pytania dotyczące bieżącej sytuacji związanej z pacjentami z niewydolnością serca. Na ankietę odpowiedziało 36 ośrodków. To, co nas ucieszyło, to fakt, że połowa tych ośrodków była ośrodkami akademickimi, a połowę reprezentowały ośrodki innego szczebla, referencyjne dla województwa, ośrodki powiatowe i miejskie, POZ-y również, czyli mieliśmy szerokie spektrum spojrzenia na opiekę nad pacjentem z niewydolnością serca. Większość z tych ośrodków była o profilu kardiologicznym i większość z tych ośrodków miała w swoim zapleczu poradnię kardiologiczną, co jest bardzo istotne, bo ten dostęp pacjenta ambulatoryjnego do ewentualnej porady był możliwy. W czasie pandemii przyjęć z ostrą niewydolnością serca, raportowały ośrodki biorące udział w ankiecie, było zdecydowanie mniej i aż 61% ośrodków ten problem zgłosiła, co nawiązuje do pierwszego naszego pytania. Aż 11 ośrodków, proszę zobaczyć, nie realizowało na początku pandemii wizyt w żaden sposób ambulatoryjnych, ani w ośrodku, ani wizyt w postaci teleporad. Najbardziej tutaj byli, w mojej opinii, poszkodowani pacjenci tak zwani pierwszorazowi, czyli ci, którzy zostali skierowani do poradni ośrodka wysokospecjalistycznego kardiologicznego, bo teleporady nie były realizowane blisko u 70% tych chorych. Proszę zwrócić uwagę, że podczas teleporad 64% ośrodków ankietowanych zgłosiło, że pacjenci wymagali skierowania do szpitala. To znaczy, że była jakaś sytuacja niepokojąca, klinicznie niepokojąca, która powodowała, że lekarz musiał takie skierowanie wystawić. A blisko 1/3 chorych w trakcie teleporady informowała lekarza, że odbyła w czasie pandemii hospitalizację z powodu zaostrzenia niewydolności serca. Czyli problem zaostrzeń niewydolności serca nie zniknął w pandemii. My nadal mamy cały czas podobny przebieg tej jednostki chorobowej, tyle tylko, że te mankamenty, o których rozmawialiśmy, funkcjonują i są związane stricte z okresem pandemii. W trakcie teleporad były wypisywane e-recepty. Najczęściej, jak Państwo widzicie tutaj na slajdzie, dotyczyły one standardowej terapii niewydolności serca. To były ACE inhibitory, beta-blokery, diuretyki. Natomiast najrzadziej były wypisywane recepty na innowacyjne terapie z grupy ARNI czy iwabradyny. Jeżeli chodzi o dane dotyczące kontynuacji leczenia, o co pani redaktor pyta, to proszę zwrócić uwagę, że u 42% chorych nie było włączonych nowych leków, była zachowana kontynuacja dotychczasowego leczenia, a jeżeli chodzi o zmianę dawkowania, modyfikacji dotychczasowego leczenia, to u niewielkiego odsetka chorych w trakcie teleporad było to wykonywane. Czyli generalnie można podsumować, że teleporada sprowadzała się do oceny stanu klinicznego, ale kończyła się zazwyczaj przedłużeniem dotychczasowego sposobu leczenia. Mało było wykonywanych modyfikacji i mało było włączanych nowych leków.
Jeżeli natomiast chodzi o przeprowadzanie diagnostyki, to w trakcie teleporady 31% ośrodków w ogóle nie kierowała pacjenta na badania diagnostyczne. Dotyczyło to niestety również pacjentów pierwszorazowych, a najrzadziej były wykonywane, jak Państwo widzicie, wysokospecjalistyczne badania obrazowe, takie jak rezonans serca czy tomografia komputerowa. Jedynie 1/4 ośrodków wykonywała zabiegi elektroterapii w podobnej liczbie jak przed pandemią, przy czym trzeba zaznaczyć, że były to zabiegi dosyć proste, jak implantacja rozrusznika czy ICD. I niewiele ponad 50% ośrodków ankietowanych potwierdziła, że były wykonywane zdalne kontrole urządzeń wszczepionych u pacjentów z niewydolnością serca. Połowa ośrodków wykonywała zabiegi kardiologii interwencyjnej w podobnej liczbie jak przed pandemią. 5% ankietowanych ośrodków zgłosiło, że w lockdownie nie wykonywało w ogóle zabiegów inwazyjnych. Większość ośrodków niestety nie realizowała zdalnych wizyt pielęgniarskich dla pacjentów z niewydolnością serca. Bardzo na tym ubolewamy, ponieważ ta rola pielęgniarki w tej jednostce chorobowej jest bardzo duża i mogłaby w pewnym sensie być z całą pewnością uzupełniająca, ale i też mogłaby odciążyć tutaj działania lekarskie. No i słaba była realizacja edukacji pacjenta z niewydolnością serca podczas teleporad. Głównie jeżeli w ogóle były te działania wykonywane, to lekarze bazowali na własnej wiedzy i nie były wykorzystywane, ani nie były polecane żadne narzędzia profesjonalne opublikowane, dostępne na stronach internetowych. Także tych problemów w pandemii z pacjentem z niewydolnością serca okazuje się, że jest bardzo dużo. Zapytała pani redaktor, kiedy wskazaniem jest teleporada, a kiedy należałoby jednak stacjonarnie przeprowadzić taką wizytę u pacjenta z niewydolnością serca. Mianowicie, jeżeli w czasie teleporady dojdziemy do wniosku, że mamy do czynienia z pacjentem, który wymaga zapisania elektrokardiogramu, wymaga przeprowadzenia pełnego badania przedmiotowego, osłuchania, sprawdzenia, czy ten chory jest rzeczywiście przewodniony, czy nie, bo nie mamy pewności, czy pacjent potrafi ocenić swoje objawy, czy jest na tyle wyedukowanym pacjentem, który przekaże nam wartościowe informacje, myślę, że pacjent z niewydolnością serca powinien z całą pewnością zostać oceniony w ośrodku i zaproszony na taką wizytę. I to jest cały czas możliwe. Dziękuję bardzo.